Jarosław Żukowski, Nasze Miasto Kętrzyn.pl. Witam Państwa serdecznie w naszym nowym programie Kętrzyńskie Wiadomości Sportowe. Co poniedziałek będziemy starali się Państwu opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w ostatni weekend w sporcie kętrzyńskim i zapowiedzieć to, co w najbliższych tygodniach powinno się wydarzyć. Jesteśmy w gościnnej restauracji Kardamon Jarosława Moczarskiego. Gościnnej nie tylko sportowcom, ale także wszystkim mieszkańcom miasta Kętrzyna, turystom i tym wszystkim, którzy chcą ją odwiedzić. Zapraszamy przy okazji serdecznie. A teraz rozpoczynamy nasze wiadomości. Piłka nożna. KKS Granica Kętrzyn przeżywała mnóstwo kłopotów w rundzie jesiennej. Były słabe wyniki, były kłopoty kadrowe, były kłopoty z trenerami, ale miejmy nadzieję, że od wiosny piłkarze będą mogli już przygotować się do tego sezonu, aby utrzymać się przede wszystkim w lidze. O planach najbliższych i zamierzeniach i przede wszystkim nowym trenerze Kętrzyńskiej Granicy rozmawialiśmy z Jarosławem Moczarskim, członkiem zarządu klubu i byłym znakomitym piłkarzem Granicy. Piłkarze dwa miesiące odpoczywali, ale zarząd klubu nie odpoczywał i są jakieś nowe informacje odnośnie trenera. Dokładnie tak jak obiecaliśmy, zarząd klubu pracował, aby teraz okres przygotowawczy chłopcy zaczęli pod wodzą nowego szkoleniowca. Z dniem dzisiejszym tą funkcję w klubie obejmuje Tomasz Piec, dotychczasowy trener Mrągowi Mrągowo. Kadra też się poszerza. Mówiliśmy już, pisaliśmy o Aleksie. Wraca Tomek Rotenberg, Miłoszewski też jest gotowy do gry. Kto jeszcze? Prowadzimy w tej chwili rozmowy jeszcze z kilkoma piłkarzami. Chcemy wzmocnić i defensywę, i środek pola. Myślę, że na szczegóły już w najbliższym okresie przyjdzie pora. Przygotowania do nowego sezonu, jak widać, szykujemy się do zwycięstwa w tej lidze, a na razie trzeba się utrzymać, więc jak będą wyglądały przygotowania? Kiedy się rozpoczną, kiedy pierwsze sparingi? Stąpamy mocno po ziemi, w związku z tym naszym głównym celem nadal pozostaje utrzymanie w lidze. Będzie to cel, który dotyczy również wielu innych zespołów. Od 15 stycznia trener Piec rozpoczyna zajęcia z zespołem. Po tygodniu 22 chłopcy rozpoczynają okres przygotowawczy. Po drodze czeka ich 7 sparingów. Najbliższy 27 stycznia z lokalnym rywalem Wilczkiem Wilkowo. Z dwóch takich jeszcze wydarzeń to charytatywny turniej w Gołdapi i bardzo prestiżowy memoriał imienia Adama Dydzińskiego na przełomie bodajże stycznia i lutego. Skoro jesteśmy przy piłce nożnej, przechodzimy do hali. Szóstą kolejkę rozegrała Kętrzyńska Liga Futsalu. To najdłuższa cykliczna impreza sportowa w Kętrzynie. To już 28. edycja Kętrzyńskiej Ligi Futsalu. Przyciąga mnóstwo kibiców, jest mnóstwo emocji, są dobre spotkania i bardzo dobrze tam grają zawodnicy. Przede wszystkim ciekawostką jest to, że część drużyn ma w swoich składach tak zwanych zawodowców, czyli zawodników występujących w czwartej lidze i okręgówce, a część amatorów. I w ostatniej kolejce, w piątej, statuetkę dla MVP tej piątej kolejki otrzymał właśnie amator Mateusz Musiej. Zobaczmy, co nam powiedział po otrzymaniu tej statuetki. MVP, gratulacje. Fajny występ w tamtej kolejce. W tej trochę trudniej było grać chyba w polu, nie? Zdecydowanie trudniej. W tamtej kolejce stałem na bramce, ponieważ naszego bramkarza nie było. Starałem się robić to, co mogę. Jak się bawicie? Bo na razie wszystko przegrywacie, ale wcale najgorsi nie jesteście w tej lidze. No nie jesteśmy najgorsi, ale staramy się robić to, co lubimy i nie zawsze wychodzi. No właśnie, jest dużo zawodników z granicy, takich trochę zawodowców, nie? Jak wam amatorom to się podoba, że musicie grać przeciwko tym takim, no, teoretycznie mocniejszym zawodnikom? Na początku ligi wszyscy się zadeklarowali, że mogą grać zawodowcy, bo inaczej nie byłoby ligi, po prostu byłoby za mało drużyn, ale nie przeszkadza nam to, staramy się grać bez problemu. Jakie ambicje na koniec ligi? No, w pierwszej ósemce się zmieścić do play-offów, żeby się załapać. W tabeli rozgrywek po szóstej kolejce nadal bez straty punktu i bez żadnego straconego meczu prowadzi zespół Chorzela Team. Druga jest Nowa Różanka, a trzecie Krizo.
kolejne mecze. Siódma kolejka odbędzie się już za tydzień, 14 stycznia i zaproszenie na te spotkania przekazuje nam Krzysztof Krupiennik z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. Za nami szósta kolejka Kętrzyńskiej Ligi Futsalu. Znowu emocje, jest mocna gra. Za tydzień kolejna kolejka. Tak, najstarsza kętrzyńska impreza sportowa, czyli Kętrzyńska Liga Futsalu, w trakcie już półmetek w zasadzie tej ligi. Ciekawe spotkania, ciekawe drużyny, mocne składy, emocje gwarantowane. Kolejna, siódma kolejka przed nami, czyli 14 stycznia o godzinie 14, w dzień, w którym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kwestuje. Mam nadzieję, że i tutaj na hali się pojawią wolontariusze, którzy będą mogli też wzbogacić kasę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A ja już dzisiaj chciałbym zaprosić na mecze. Dwa pierwsze mecze zapowiadają się szczególnie emocjonująco, bo o godzinie 14 Nowa Różanka zagra z Wilczkiem Wilkowo, drugi mecz Karolewia Extreme Team, trzeci Krizo Team Smokowo, czwarty mecz Zalani Bon Voyage, piąty Banda Bez Ograniczeń oraz zespół KWB. Już serdecznie zapraszam sympatyków futsalu. 14 stycznia Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, emocje gwarantowane. Bez siatkówki trudno sobie wyobrazić kętrzyński sport i także trudno sobie wyobrazić nasze wiadomości. Aż cztery drużyny MKS Mosir Kętrzyn uczestniczą w ligach wojewódzkich młodzieżowców. Są to młodziczki, kadetki, juniorki i także kadeci chłopcy. Ci ostatni jeszcze mieli jakieś szanse na to, żeby włączyć się do walki o medale Mistrzostw Województwa, które są jakby pochodną tych rozgrywanych lig wojewódzkich, ale niestety w sobotę rozgrywali dwa spotkania z absolwentem Olsztyn. Oczywiście Olsztyn był faworytem w tym spotkaniu, ale nasi siatkarze stanęli na wysokości zadania do czwartego seta. W obu spotkaniach było 2-2 i niestety przegrywali tiebreaki. Bardzo rozżalona po tym spotkaniu była Mariola Piórkowska, opiekunka tych chłopców. Liga Wojewódzka Kadetów dobiega końca. Wczoraj dwa epickie spotkania zakończone porażkami w tiebreakach z absolwentem Olsztyn, a była szansa na to, żeby walczyć o medale Mistrzostw Województwa. No zgadza się, porażka, ale jaka? Nikt się nie spodziewał, że wczoraj mecz skończy się takim wynikiem i taką walką. Zagraliśmy wczoraj dwa mecze zaległe. Drużyna absolwent Olsztyn przyjechała, myślała jeszcze przed meczem, że tu w barażach sobie zagrają. A tutaj niespodzianka. W tiebreaku pierwszy mecz, 5 setów. Szkoda, przegraliśmy. Drugi mecz po przerwie. Następny tiebreak, no nie samo, szkoda, bo naprawdę chłopaki mieli szansę, żeby być i grać w finale. W niedzielę kadeci zagrali jeszcze jeden mecz, to już był mecz z żelaznym faworytem do złota w Mistrzostwach Województwa z zespołem AZS-u Olsztyn. Pomimo tego, że w pierwszej połowie przegrywali już 7 punktami, udało im się wygrać tego seta, to jest też duży sukces tych chłopaków. Wygrali jednego seta, ostatecznie mecz zakończył się porażką 1-3 i przyjdzie im walczyć o miejsce 7 w kadetach w Mistrzostwach Województwa. Gorzej wypadły dziewczęta, grały kadetki, rozegrały spotkanie z Dobrym Miastem. Niestety łatwa porażka 0-3 i tutaj kadetki, tak samo juniorki będą walczyły o dalsze miejsca w Mistrzostwach Województwa. W sobotę rozgrywali swoje spotkania także siatkarze Kętrzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Po dwa spotkania wygrali Farmer, Policja i Drogosze i te zespoły są na trzech pierwszych miejscach w tabeli. Do rozegrania zostało po 4-6 spotkań dla niektórych zespołów. Walka toczy się o play-off, w którym z 9 zespołów, które wystartowały w lidze, 6 awansuje do play-offu. Kolejne mecze już za 2 tygodnie. Zaproszenie na nie ma dla nas Mariola Piórkowska. Przyszły tydzień wolny, jeżeli chodzi o ligę amatorską, ale następna kolejka też się zapowiada ciekawie. Zgadza się. Tydzień wolnego od siatkówki. 21 spotykamy się na następnej kolejce Ligi Amatorskiej. Zapraszam serdecznie. Niedziela, 21 stycznia, godzina 9, hala Mosi przy Kazimierza Wielkiego. Zapraszam serdecznie. Emocji, wrażeń pod dostatkiem. Przechodzimy do piłki ręcznej. 13 stycznia od godziny 10 w Hali Mistrzów najmłodsi adepci Szczypiorniaka zagrają kolejną rundę w Lidze Pozytywnej.
Ich starsi koledzy, drugoligowcy z Pomorskiej Ligi Piłki Ręcznej wyjdą na parkiet 27 stycznia i będzie to chyba najważniejsze spotkanie w drugiej lidze naszych piłkarzy ręcznych. Dlaczego najważniejsze? Rozpoczynają rundę rewanżową, a w pierwszym spotkaniu z AZS-em Toruń, który będzie ich przeciwnikiem, przygrali tylko 5 bramkami. Jak pamiętamy, trener piłkarzy ręcznych Cezary Tyszka żałował po meczu bardzo, że to spotkanie przegrali, bo byli lepsi, mieli szansę na to, żeby odnieść zwycięstwo, więc czekamy w hali Mosir na pierwsze zwycięstwo w drugoligowych rozgrywkach piłkarzy ręcznych. Kęczyńscy zapaśnicy z UKS Olimp Kętrzyn przyzwyczaili nas w tamtym roku do bardzo dobrych wyników. Byli medalistami Mistrzostw Polski Młodzików. Wywalczyli medale podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i wiele, wiele innych sukcesów odnieśli. Podopieczni Jarosława Rusieckiego w tym roku rozpoczynają swoje zawody w Kętrzynie. Za 2 tygodnie, 20 stycznia w Hali Mistrzów, zapraszamy na Mistrzostwa Warmii i Mazur w Zapasach. O szczegółach imprezy Jarosław Rusiecki, trener UKS Olimp Kętrzyńskich Zapaśników. Zaczynamy ten rok mocno, Mistrzostwa Warmii i Mazur w Zapasach w Hali Mistrzów. Tak, tak. Zapraszam wszystkich 20 stycznia na Moniuszki 1, Hala Mistrzów przy Szkole Podstawowej nr 4. Będą to Mistrzostwa Juniorów i Kadetów w Zapasach stylu wolnym i mini zapasy dla dzieci. Rocznik 2000, żeby nie okłamał, 7 i 8. Będą startować takie dzieci i przyjadą zawodnicy z Rosji. Jeżeli chodzi o obsadę z Rosji, to wiadomo, że tu przyjadą mocni zawodnicy z obwodu kaliningradzkiego. Jakie oczekiwania na ten rok? Bo tamten rok był bardzo dobry dla Twoich zapaśników. Jakie są oczekiwania w tym? Tak, tak. W tamtym roku osiągnąłem chyba praktycznie, to był chyba jeden z najlepszych moich z dotychczasowych lat, jeżeli chodzi o trenowanie. No chciałbym nie zejść poniżej, aczkolwiek będzie bardzo, bardzo trudno, bo to mówię, to trzeba rocznikami idziemy i teraz ci zawodnicy, którzy zdobywali w tamtym roku medale na Ogólnopolskiej Olimpiadzie, są najmłodszymi juniorami, a młodzik jest najmłodszym kadetem, więc musi walczyć z zawodnikami 2 lata starszymi. Oczekiwania są takie, no chciałbym powtórzyć chociaż medal na Olimpiadzie Młodzieży, bo to jest dla mnie najważniejsza impreza, jeżeli chodzi o tą kategorię kadetów i to jest, ja głównie się w tej kategorii specjalizuję. No nie chcę zapeszać, no chciałbym, żebyśmy zdobyli medal, ale czy zdobędziemy, mam wicemistrza Polski Młodzików, może on zdobędzie. No nie chciałbym zapeszać, nie chcę, żeby go obciążać psychicznie, że on musi zdobyć medal, bo najgorzej to jest obciążenie psychiczne dla zawodnika. Przyszłą niedzielę, 14 stycznia, jak wszyscy doskonale wiemy, rusza kolejna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także w Kętrzynie, także miasto przyłącza się do tej imprezy. Będzie to impreza na sportowo, w obu halach sportowych, i w Hali Mistrzów, i w Hali Mosir. Przygotowane zostały imprezy sportowe, aby wesprzeć działania wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O tym będziemy rozmawiać z panią Anetą Janczuk, dyrektorem Mosir Kętrzyn. Witamy panią dyrektor Anetę Janczuk, dyrektora Mosiru Kętrzyn. Dobry wieczór państwa, witam bardzo serdecznie. 14 stycznia, Wielka Orkiestra, na sportowo w Kętrzynie. Oczywiście, Kętrzyn nieustannie w grze i oczywiście gramy tym razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Gramy na dwóch obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na hali mistrzów spalamy noworoczne kalorie. Jeszcze je mamy? Mamy, spalamy noworoczne kalorie i realizujemy postanowienia noworoczne, także to dlatego tak się dzieje i tam na pewno wiele, wiele wyzwań i wiele potu się wyleje dla noworodków, bo tym razem gramy dla noworodków. Natomiast na Kazimierza Wielkiego w hali widowiskowo-sportowej zawody crossfitowe i mistrzostwa Kętrzyna, chciałam powiedzieć Polski, ale to może przed nami, mistrzostwa Kętrzyna w jeździe na rowerach stacjonarnych. Także tam też się na pewno będzie wiele działo. Crossfit niezwykle popularny, kiedy tylko pojawiliśmy się z plakatami. To właśnie Jolanta Chmielewska, tak? Jolanta Chmielewska, dokładnie, mistrzyni Polski, pamiętamy o tym. Zresztą to niezwykle utytułowana zawodniczka, ona na pewno tam się pojawi i naprawdę będziemy mogli podziwiać jej wyczyny. I drugie nazwisko Maciej Wyszyński, jak najbardziej. Pozytywnie, niezwykle pozytywnie zakręcony człowiek. I on swoją postawą te osoby niezwykle mocno mobilizuje. Także one twierdzą, że nawet nie czują, że tak mocno pracują podczas swoich treningów, ale rzeczywiście jest to niezwykle mocne i wiemy, że będzie się wiele działo,
bo to będzie powtórka z wakacji. Wakacje się działo niesamowicie mocno. Także zapraszamy kibiców, ale zapraszamy kibiców, ale oczekujemy udziału aktywnego oczywiście. Przede wszystkim oczekujemy aktywnego udziału, spalania, bycia, doświadczenia, pokonania swoich słabości, bo to przede wszystkim. Czyli 14 stycznia? Godzina 11. W hali Mosir? W hali Mosir i w hali Mistrzów. Jednocześnie 11. Jednocześnie 11. Obie imprezy. Zapraszamy do obu hal sportowych Kętrzyna na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zawsze mogliśmy na Państwa liczyć. Wiemy, że i tym razem nas Państwo nie zawiedziecie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Przypominamy też o naszym plebiscycie na najpopularniejszego sportowca, trenera i sportowe wydarzenie roku 2007. Ruszyliśmy już w ostatnim wydaniu naszej gazety, był pierwszy kupon, była prezentacja zawodników, których jest w tym roku bardzo wielu, no bo bardzo wiele dzieje się w kętrzyńskim sporcie, więc nic dziwnego, że i zawodników, którzy osiągnęli dobre rezultaty w tamtym roku, jest sporo. Sporo jest też trenerów i wydarzenia. Zachęcamy do zapoznania się z tym, co opublikowaliśmy w gazecie. Już 12 stycznia na naszych stronach internetowych też ukażą się notki o tych wszystkich nominowanych sportowcach, trenerach i sportowych wydarzeniach roku 2017. Będzie można także głosować na tych zawodników, tak jak w tamtym roku, na Facebooku. Zachęcamy do wspólnej zabawy. Głosujcie na najpopularniejszych sportowców, trenerów i sportowe wydarzenie roku 2017.